Witamy w zasadzie po 5 minutach przerwy w nagrywaniu z Diablem. Jesteśmy tutaj z kolegą z klanu Diabla, czyli z Huntusem. Witam serdecznie cię, Huntus. Cześć, witam wszystkich. I witam serdecznie cię, Diablo. Elo, elo, 3-2-0. Z nami też jest Maximus, też posiadacz tego wybitnego czołgu. Tak jest, witam, witam. Więc oglądamy właśnie powtóreczkę czołgiem FV-215B-183, czyli 10. Tedek brytyjski. Dokładnie. I teraz tak, w zasadzie jest to czołg, którym by każdego chce mieć w garażu, ale jak już go ma w tym garażu, to tak średnio jest z niego zadowolony. Chyba u ciebie tak jest, Diabl, nie? No, drogi w utrzymaniu jest. Poperma Goldem normalnie. Tu się raczej tymi pypancami nie za bardzo opłaca strzelać. Tutaj miałem 103 ładnie rozwalił autko. Dobra. Zatem jest dużo innych ciekawych czołgów, na których można pojeździć zamiast tego, więc ja wybieram na przykład inne te deki. Ale czasem jak fajnie wylosuję. No wiadomo. Ale to jest po prostu niepowtarzalny moment, jeżeli na przykład podjeżdża taki lowe sobie jedzie i prawie każdy lowe na hita jest, nie? Albo albo S100, nie? Gdzieś tam wychodzi tyłeczkiem, nie? I jeszcze się podpali i też jest na hita, nie? No początek na razie był nudny, no w sumie nudny? Do tego momentu, nie? Już pierwszy hit i w zasadzie koleś nie żyje, nie? Ale nie siadło, bo mógł na hita wejść. No, słaby damage. No średnie szedł. Przeładowanie na tym czołgu to jest chyba 25 sekund, nie? No tak mi wychodzi gdzieś, bo nie mam piąstek jeszcze. Mhm. Dobra, zobaczymy co zrobisz z tym. No tutaj mi zasłoni kolega chyba M103. Poproszę go, żeby się wycofał. Ale dostanie gąski. No. A kolega ST1 też dostał gąski. Ale widać, nie wiem, chyba, że może dostać za tyle. Dwa ciosy i 3046 damage'u. Dobra, to teraz jak przeładowujesz... Hej, tu mnie nie lubią właśnie koledzy. Teraz jak już przeładowujesz ten pocisk, to chciałem się spytać, bo ty mówiłeś, że troszkę jesteś wkurzony na patch, ponieważ jesteś artylerzystą, nie? Oj, czy bardzo. Tak naprawdę teraz gorzej się gra tymi artami? Tak, bo pierwszą bitewkę jak włączyłem, bo nie grałem praktycznie na teście, nie? Jak włączyłem bitewkę na obiekcie 261, gdzie zawsze była naprawdę celna arta, bo mógłbym zmieścić z 3 mausy w celowniku, no to trochę nie bardzo z tym celownikiem. No ale wiadomo, że jest strasznie celny. Jak sobie wycelujesz, to no, trafisz, nie? Jak nie directem, to splashem. No. Czyli... No, zawsze jest możliwość, że ci poleci tam za okręg i nie trafisz. Czyli tak naprawdę sam widok tego celownika na całą mapę jest wkurwiający, oj, ale jednak on lubi celować w środeczek, nie? Więc tak. Jest możliwość nawet na rozjebanym celowniku artylerii trafić blisko czołgu, nie? Dokładnie. A co się nie zdarzało w zasadzie w patchu poprzednim? Ten celownik się zbliżał, walłeś na obrzeża gdzieś tam, nie? Więc... Czy jest to wielki nerw, czy jednak może trochę nawet buff się okaże jednak za jakiś czas, nie? Jak wszyscy pograją sporo tymi artyleriami, zobaczymy jak te statystyki celności może wzrosną nawet, nie wiadomo. Powiem ci tak, że z celnością stojący pojazd nie ma problemu, bo to trafisz, nie? Gorzej jest jak ci pojazd jedzie i weź to wyceluj. Naprawdę ciężkie jest z artylerii teraz trafić w jadący pojazd. Aha. A już nie mówię o jakimś wydłużony jest czas lotu pocisku, jest wydłużony i właśnie nie tyle ta celność najbardziej daje się we znaki na arcie, no bo jednak zmieniona jest ogólna celność, więc wychodzi mniej więcej to samo. Tylko po prostu największy ból jest dla artylerzystów w tym, że jest właśnie lot pocisku jest wydłużony i tak samo wydłużony jest czas przeładowania na artach, więc tak nie strzela ładnie. Czyli tak się zdejmuje E75 na hita. No, z podpaleniem, jednym tikiem. I w zasadzie ile tych strzałów masz? 5
I 7... W momencie 7... 6. Aha, tak, 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 bo... I jeszcze będzie i jest 7. No, 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 no. 6 strzałów i już 7,740. W zasadzie szybciutki mecz, czyli musimy szybciutko jeszcze... To ja bym chciał jeszcze powiedzieć na temat tego, że teraz będzie od 1 lipca event coś tam gruby, coś tam z brytyjskimi czołgami, czyli medy brytyjskie, 8... Jep! Oh my god! 8, 9 i 10 będą o 30% tańsze oraz o 30% będą więcej zarabiać. Czyli tak, podsumowując, ten czołg, 10 Tedek, wady, zalety. Zalety na pewno, że jak się wstrzelisz, to damage piękny idzie, no ale koszt jest ogromny tych pocisków. Tak, jak ktoś nie ma premium, to nie pogra za długo. Długo skupiające się działko i rozwalające się przy każdym ruchu. To jest na pewno ten... Wada jego. Przyjemność ze zdejmowania czołgów. No to na pewno na jest ogromna. Oczywiście... Tym bardziej teraz właśnie, jak jest poprawiona ta celność i te pociski w końcu latają tam, gdzie się celuje mniej więcej. Mhm. Ale tak, tak, na widać właśnie, że trzeba jednak wycelować w te miękkie miejsca, bo w to miękkie miejsce zazwyczaj wchodzi ten damage taki w okolicach 1700, a w te takie twardsze, gdzie normalnie by inny czołg nic nie walnął, to wchodzi 600, nie? Bo to są haeki, nie? Tak, to zależy właśnie, czy trafisz w gąsienicę, czy tam w pancerz dzielony, czy w jakieś, nie wiem, jarzmodziałka. My też jest pancerz dzielony. Ale to faktem właśnie jest tak, że z Golda zawsze jest ten damage, nie? W zasadzie nawet jak nie trafisz w czołg, to on może odłamkiem dostać, nie? Można bombardiera zrobić łatwo. No można. Diablowi się udało raz. Tak? Udało ci się na tym? No. No to nic. Gratulujemy bardzo ładnego wyniku. Dziękujemy Diablowi i Huntusowi. No i co? Idziemy ekspić czołgi, nie? No i to trzymajcie się. Cześć. Ciao. Hej.